Dzisiaj postaram się pokazać, jak wymienić cylinder, tłok, pierścienie po zatarciu w pile spalinowej. Żeby było łatwiej, zdejmiemy hamulec. Nie będzie nam przeszkadzał. Żeby się dostać do cylindra, musimy wyjąć filtr, pokrywę całą górną, gazik i odkręcić tłumik. Wracamy gaźnik. Odkręcamy tłumik. Odkręcamy podstawę gaźnika. I cylinder. Żeby zluzowane, to już można wkręta. No i dobra, cylinder mamy odkręcony. Razem z podstawą nam wychodzi. Odkładamy go na razie na bok. No i mamy dostęp do tłoka. Tak jak widać, przytarcie od strony wydechu. I dobra, demontujemy tłok, zabezpieczenie, stworznia. Uważaj, żeby nie wpadło nam do środka. Boże. Teraz trzeba wybić stworzenie.
teraz co? Najlepiej wydmuchać to wszystko przed założeniem nowego. Żeby żadne opiłki nie zostały. Tutaj uszczelka nawet ładnie odeszła, ale resztki uszczelki też, żeby nie było. Lepiej parę razy wydmuchać, bo jak zostanie jakiś opiłek, to później będzie niefajnie. Dobra. Otwieram nowy zestaw. Pierścienie, stworzenie, zabezpieczenie. Tłok. No i co? Możemy założyć pierścienie. Jeden jest, drugi jest. Dobra, jedno zabezpieczenie już możemy włożyć. Żeby weszła w sulkaną, przykręcić, żeby była pewność, że wszystko siedzi. I teraz tak. Łożyska. Podkładki. Złożyć. Składamy już delikatnie w tłok. I popchnąć do końca i założyć drugie zabezpieczenie. Też przekręcić, żeby była pewność, że wszystko dobrze weszło. No i dobra, teraz przykładamy kolektor sądzy. Podstawę. Odkręcić. Śrubki. Klamka. Ładnie odszedł nawet, dobra. Szczelka nam się zachowała prawie w idealnym stanie, ale mimo wszystko założymy nową.
Wkładamy z nową uszczelką bez silikonu. Można z silikonem. Ale jak jest nowa uszczelka, to nie jest to konieczne. Uszczelka ma cylinder. Wkładamy sobie nową, już niech się tutaj trzyma. I teraz tak, wkładamy. Trzeba ustawić pierścienie na zamki. Jeden, jak i drugi. Ścisnąć z boku, żeby nam się dobrze zeszły. I założyć cylinder. Jak się dobrze ściśnie, to i on wtedy dobrze od razu wejdzie. Uszczelka dobrze ustawiona, można opuszczać i przykręcić cylinder. Na razie po trochu, żeby reszta śrub nam się wkręciła. Wszystkie są, to już wtedy możemy dociągnąć. I później już ręcznie jeszcze naciągnąć. Dobrze z czuciem, żeby było szczelne. Można zakładać podstawę gaśnika. Przewód sobie tutaj. Przed ciśnieniowy trzeba przełożyć. Nie można przyciskać kolektor. Zaraz tymi dwoma śrubami. Ostrożnie, żeby nie przebić tej gumy. Dobra, można założyć tłumik.
drugiej strony. Czyszczę. Cięgno gazu, podciśnienie przez paliwa. Podstawa. Trzeba uważać, żeby ten wężyk się nie przyciął, bo nieraz potrafi być pod obudowę. Później oczywiście wszystko ręcznie można dociągnąć, bo to wkrętarką. Dźwignia ssania. A może najpierw, jak już to wszystko jest tak złożone, to przed odpaleniem niektórzy smarują tłok, a później po co ręce brudzić, po złożeniu można odrobinę oleju do mieszanki wlać bezpośrednio do cylindra, żeby na sucho nie szarpać, ale razy pociągnąć za rozrusznik. Tego pierwszego rozruchu będzie lepiej. Dobra, układamy odcewki. Filtr powietrza.
mamy sprężanie. Gotowe.